urósł, ponieważ nasz Hilux dostał jako pierwszy samochód w Polsce i być może nawet pierwszy w Europie, a prawdopodobnie nawet jako jeden z pierwszych na świecie. Zawieszenie ARB, a właściwie zawieszenie Oldmanemu Emu ARB z resorami parabolicznymi i miechami powietrznymi. Miech, miechy służą do kompensowania e, wysokości względem obciążenia, kompensowania obciążenia względem wysokości, jak kto woli. Generalnie chodzi o to, żeby samochód zawsze miał tę samą wysokość, a wysokość jest znacząca, ale o tym za chwilę. Dzisiaj nie o testach jeszcze, ponieważ auto, można powiedzieć, jeszcze się układa, ten zestaw został założony, założony całkiem niedawno w Sokółce w firmie Stiller, która robiła to po raz pierwszy. Po raz pierwszy można powiedzieć, że ja byłem pierwszą osobą w Polsce, która w ogóle te miechy ARB zupełna nowość na rynku, nawet australijskim dotykała. Założyliśmy, jestem podekscytowany tym, ponieważ no, Toyota Hilux jest drugim modelem, do jakiego w ogóle ARB przygotowało taki zestaw z resorami parabolicznymi i miechami powietrznymi. Ponieważ pierwszym takim modelem był Land Cruiser 70, oczywiście, czyli najpopularniejszy samochód terenowy w Australii, i tam już od kilku miesięcy kierowcy testują takie rozwiązanie, natomiast tak jak czytałem w. W ostatnich magazynach ARB tam nic nie było jeszcze o Hiluxie. Można powiedzieć, że pod koniec roku zapowiadano dopiero, że do Hiluxa i też konkurencyjnego Forda Rangera taki zestaw jest w przygotowaniu, a my go już mamy. O tym, jak zmienił się ten samochód względem samochodu seryjnego, powiem może troszeczkę w liczbach. 6 cm poszedł w górę z tyłu i 5 do 5,5, tak mniej więcej, bo trudno to tak dokładnie zmierzyć, poszedł w górę z przodu. Jak to wpłynęło na prześwit? Otóż, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, z przodu prześwit zmienił się aż o 5 cm, oczywiście na plus, czyli właściwie Uzyskaliśmy prawie tyle samo prześwitu, co wysokości powiedzmy do tej krawędzi, czyli wysokości ogólnie samochodu. Z tyłu oczywiście prześwit się nie zmienił, ponieważ zostawiłem jeszcze standardowe ogumienie. A jak wiadomo, z tyłu mamy sztywną oś. W sztywnej osi jedynym sposobem na zwiększenie prześwitu jest zmiana wielkości kół. Pomimo że gwoździem programu jest tutaj tylne zawieszenie, to najpierw powiem troszeczkę o przednim, a właściwie w ogóle o zawieszeniu, ponieważ mamy tutaj amortyzatory z linii Nitro Charger Plus, co oznacza, że możemy tutaj nie poprzez zmianę sprężyny, lecz poprzez zmianę. Ustawienia sprężyny zmieniać wysokość samochodu, to znaczy teraz jest on w najniższym ustawieniu. Natomiast nie zmieniamy tej wysokości samochodu wedle własnych upodobań, tylko wedle tego, jakie obciążenie występuje na przedniej osi. I tak na przykład, jeżeli założymy wyciągarkę, to dajemy taką podkładkę pod łoże sprężyny, co nie jest tym samym co te, te podkładki, takie powiedzmy, te, te, ten bieda lift. Tutaj po prostu zmieniamy wysokość łoża dolnego sprężyny. Przez co uzyskujemy kompensację tej wysokości, jeżeli ona się zmieni pod obciążeniem wyciągarki. Jeżeli założymy stalowy zderzak, wyciągarkę, jakiś duży bulbar, nie wiem, ciężką antenę desibradia i coś tam jeszcze, czyli po prostu napchamy dużo na przednią oś, to mamy drugą regulację na wyższej podkładce i tutaj znów mamy pełną kompensację. Nadal lift wynosi dwa cale, bo tak jak wspomniałem, jest tutaj 5 cm, czyli dwa cale. Ale tak jak wspomniałem, gwoździem programu jest tutaj tylne zawieszenie na resorach parabolicznych. Pokrótce, bo o tym szczegółowo napiszę artykuł na landcruiser.pl, więc czekajcie też na artykuł. Ale pokrótce, na czym polega w ogóle resor paraboliczny? Jest on zupełnie innym resorem niż standardowy resor występujący w teocie Hilux, ponieważ nie mamy tutaj kilku piór, a jedynie dwa pióra. Ktoś mógłby powiedzieć, że dwa pióra do takiego samochodu, jeszcze przecież powiedzieliście, że to będzie auto użytkowe, więc to chyba za mało. W pewnym sensie trochę za mało, dlatego właśnie te resory paraboliczne zawsze montuje się wraz z miechami powietrznymi, które służą jednocześnie za odbój, a z drugiej strony też służą do właśnie regulacji wysokości, czyli to, czego nie robią e, po, poszczególne pióra w resorze standardowym, czy na przykład w, z, ze zwiększonym obciążeniem, to robi właśnie poduszka powietrzna. Dwa pióra, ale wyglądające zupełnie inaczej. One są w jednym miejscu grubsze, w drugim miejscu cieńsze, ale przede wszystkim największą różnicą jest to, że pomiędzy tymi piórami jest przestrzeń. One tylko w, w niektórych miejscach się łączą taką podkładką, no i ta przestrzeń powoduje, że pióra te pracują znacznie bardziej elastycznie. Ogólnie cały resor pala, Cała idea resoru parabolicznego polega na tym, że resor ma pracować w sposób bardziej plastyczny, bardziej elastyczny, e, można powiedzieć bardziej miękko, podobnie do sprężyny. Czym różni się sprężyna od resoru? Takie małe zadanie. E, Resor, Pióra resorów są ustawione tak, że one się dotykają i ocierają o siebie, co tworzy bardzo dużą siłę tarcia pomiędzy piórami. Kiedy resor pracuje, to po prostu pióra trąc o siebie powodują, że ten resor nie chce się za bardzo uginać, a jednocześnie to tarcie w pewnym stopniu zastępuje nam siłę tłumienia amortyzatora. Dlatego samochód jest zawsze bardzo twardy. I odczuwamy to jako, taki, jako mało komfortowy. Natomiast w przypadku sprężyny śrubowej, pomiędzy zwojami oczywiście nie występuje tarcie, ponieważ zwój sprężyny się po prostu ciągnie i tutaj pomiędzy zwojami sprężyny nic nie ma. I dokładnie właśnie taka idea przyświęcała twórcom rozsądek parabolicznego. Tu również pomiędzy piórami jest pusta przestrzeń, dzięki czemu każdy z piór pracuje. W sposób oczywiście zależny od siebie, ale nie trąc o siebie, więc to też powoduje mniejsze tarcie pomiędzy piórami resoru, i dzięki temu samochód staje się taki bardziej miękki, bardziej elastyczny. W praktyce chodzi o to, by uzyskać um, taki, taką charakterystykę bardzo zbliżoną do sprężyny śrubowej, tyle tylko, że nadal na konstrukcji fabrycznej, ponieważ te resory paraboliczne ARB są oczywiście dostosowane do fabrycznych mocowań Toyoty Hilux, więc właściwie tu bez żadnych przeróbek wkładamy inny resor, który bardziej przypomina sprężynę śrubową. W resorze parabolicznym nie ma też tego pióra takiego wspomagającego, tego takiego, który przynosi ostateczne obciążenie to najcięższe. Czyli to dolne pióro, które zazwyczaj nie kontaktuje się z pozostałymi piurami, ale kiedy resor już się ugnie, także właściwie wygnie się w drugą stronę, to wtedy do akcji wkracza to dolne pióro. Ono można powiedzieć, zabezpiecza całą konstrukcję przed takim maksymalnym obciążeniem. W przypadku resorów parabolicznych takiego w ogóle pióra nie ma. I tutaj y, częściowo funkcję takiego pióra wspomagającego. Pełni zgrubienie na resorze parabolicznym, które występuje na samym środku. On na środku jest grubszy, dzięki czemu w tym, pod dużym obciążeniem jest sztywniejszy. Natomiast zewnętrzna część i te najdalsze części piór resora parabolicznego są cieńsze, dzięki czemu mamy tą taką większą plastyczność. To, co jeszcze ważne, tak jak wspomniałem, ARB nie zaleca w ogóle montażu samych resorów parabolicznych, tylko z poduszkami powietrznymi. Chodzi tutaj o to, że jeżeli taki resor, Obciążymy dużym ciężarem oczywiście, zazwyczaj w pick-upie ciężar spoczywa na tylnej osi. Nawet jeżeli pasażerowie się są w aucie, to i tak duża część tego obciążenia jest na tylnej osi no to wtedy ten resor paraboliczny oczywiście nie ma tak pożądanej charakterystyki jak klasyczny resor, więc tutaj e, tę funkcję, można powiedzieć, wspomagającą przy obciążeniu pełni właśnie poduszka powietrzna. To jest dosłownie taki sam system jak w samochodach ciężarowych czyli w ciężkich samochodach dostawczych, w mocno obciążonych może bardziej samochodach dostawczych, również w ciężkich kamperach, tam również e, ustawiamy sobie tę wysokość, a jednocześnie poduszka powietrzna przenosi nam część obciążeń. Do poduszek powietrznych oczywiście musi być doprowadzone powietrze. Tutaj w samochodzie już nie zobaczycie kompresora, ponieważ kompresor został umieszczony tam za prawą częścią tylnej kanapy, za oparciem. Kanapa musi być zdemontowana. Tam został umieszczony kompresor, bo generalnie do kompresora się tutaj nie zagląda. Zagląda się tylko do takiego systemu sterowania i znajduje się on o tutaj pod schowku. Po lewej stronie, oczywiście pamiętajmy, że nadal jest to w pewnym sensie taka prototypowa zabudowa. Pierwsza w Polsce po raz pierwszy Stiller to robił też. Y jeszcze troszeczkę tak po omacku, oczywiście, zgodnie wszystko z instrukcją producenta, ale mimo wszystko pewne rzeczy tu są ich autorskie, więc to, że widzicie tutaj taki zestaw, to nie znaczy, że dokładnie taki sam zobaczycie gdzieś tam powiedzmy na zdjęciach, na zdjęciach czy filmach w Australii. Tu są zawory, które, którymi, które po zamknięciu powodują, że kompresor będzie pompował miechy powietrzne. One standardowo powinny być otwarte, żeby z miechów powietrznych uchodziło powietrze. Tam nie ma żadnych zaworów bezpieczeństwa na miechach, więc kiedy samochód jedzie, to na takich większych wybojach, jeżeli to, mamy, to mielibyśmy tak otwarte, to wtedy tu słychać takie psyknięcia z zaworków, no, bo wiadomo, ten miech musi się ugnieść. Natomiast jak to już zamkniemy i złożymy kanapy, to tego w ogóle nie słychać. No i tutaj mamy włącznik kompresora. On teraz jest aktywny. No i teraz tak, do wyboru mamy, oczywiście, albo zamykamy zawory miechów powietrznych i wtedy pompujemy sobie miechy, albo możemy podłączyć sobie tutaj przewód i pompować na przykład koła, czy nie, tam piłkę plażową, co, czy materac do spania, co tam już sobie wymyślicie. Ten wężyk dostaliśmy, można powiedzieć, gratis do tego zestawu. To też zostało zamontowane jako opcja, o którą poprosiłem. To nie jest potrzebne do, do miechów powietrznych, więc tu właściwie jest tylko jako dodatek, nie jest to część tego systemu zawieszenia. I teraz tak, za pomocą aplikacji łączymy się przez moduł Bluetooth z systemem powietrznym ARB. Jesteśmy połączeni, i tutaj mamy kilka różnych ustawień. Tu możemy sobie zmieniać jednostki, możemy sobie gotowe ustawienia na powiedzmy, poszczególne obciążenia zmieniać. To wszystko tutaj jest w opcjach. Tu możemy zmienić oczywiście na mniej lub więcej. Tutaj mamy też maksymalne ciśnienie, na jakie powinno być w miechach. To jest 45 PSI, w barach to jest 3,1 bara. To jest maksymalne dopuszczalne obciążenie w miechach, nie powinno być wyższe. I oczywiście wykorzystujemy takie obciążenie, takie, takie ciśnienie przy maksymalnym obciążeniu minimum. To oczywiście 0 barów, czyli nic. No i cóż, jak to działa? No oczywiście musimy Zamknąć zawory, czyli sprawdzamy, czy zawory są zamknięte, włączamy kompresor i zaczynamy działać. W tej chwili tutaj nie jest żadną tajemnicą, to jest jeszcze rzecz do rozwiązania. System początkowo o, wywala błąd, ale to dlatego, że jeszcze nie ma tutaj powietrza, i tutaj trzeba sobie. Kilka razy kliknąć, ale już samochód widzę, idzie delikatnie w górę. I Już teraz będzie się pompował. I zobaczcie, autko idzie nam w górę. Samochód już nam się za bardzo nie podnosi, ponieważ nie ma takiego powodu, żeby się podnosił, bo pamiętajmy, że to jest tylko do kompensacji przy obciążeniu. Tutaj tego nie używamy jako liftu, tego nie używamy jako poduszek powietrznych, jak w zawieszeniu pneumatycznym. Tego używamy tylko do sytuacji, kiedy dajemy obciążenie na, na pakę i chcemy wyrównać wysokość, a nie podnieść samochód. To pamiętajmy, to jest podstawa rzecz. To nie służy do podnoszenia samochodu, tylko do kompensacji wysokości pod wpływem obciążenia. Teraz możemy sobie troszeczkę zejść. Z tym obciążeniem. I samochód nam się powolutku bardzo opuszcza. Tutaj zalecane jest, żeby chcąc spuścić troszeczkę powietrze, może dajmy na przykład 1, 1 bara. O, jeżeli chcemy po prostu spuścić powietrze, to robimy to zaworami. Kiedy na przykład zdejmiemy już obciążenie, to wtedy po prostu wyłączamy kompresor i. Spuszczamy powietrze, samochód nam osiada. A więc tak właśnie działa powietrzne zawieszenie ARB. Oczywiście nadal będziemy je testować. Będziemy je też testować pod obciążeniem, bo jeszcze nie jeździłem na tym zawieszeniu pod obciążeniem, ale lada, chwila się to. Wydarzy. Dwie rzeczy warte uwagi. Po pierwsze, nie jest to zawieszenie terenowe, to znaczy, mam na myśli, te miechy powietrzne nie służą do, do zwiększania kąta zjazdu, do zwiększania tutaj tej wysokości. Przy świtu oczywiście nie zwiększymy, ponieważ mamy sztywną oś, ale nie używamy tego w terenie, używamy to tylko i wyłącznie pod obciążeniem. Podczas normalnej jazdy zawory powinny być otwarte, miechy powietrzne puste i właściwie służą one tylko głównie jako odboje. Natomiast, kiedy nałożymy tutaj sporo ładu no to wtedy miech powietrzny pompujemy, żeby nadal mieć tę wysokość, jaką tutaj mamy, czyli te 6 cm liftu nadal będzie utrzymane. Oczywiście możemy troszeczkę mniej tego powietrza dodać i wtedy samochód będzie niższy, ale na pewno nie będzie tak niski, jak samochód w wersji fabrycznej. Co do zasady, wybraliśmy tutaj resory, co, znaczy, inaczej, co do zasady, resory nie są do nadmiernego obciążenia, czyli są to resory 0300, czyli 300 to jest takie, powiedzmy, standard obciążenie dla tego resoru 300 kg oczywiście na tylnej osi na tym samochodzie. I co do zasady, powinno się je obciążać do 600 kg. Jeżeli chcemy większą, większe obciążenie, to wtedy montujemy resor też paraboliczny, ale oczywiście z dodatkowym obciążeniem. Tutaj wszystko pozostaje jeszcze wciąż elastyczne, no i oczywiście miechy powietrzne. Dlacze, teraz, dlaczego wymieniliśmy nie tylko resory, ale również amortyzatory? No i tutaj bardzo ważna rzecz: ARB mówi o tym, że resory paraboliczne. Ze względu na swoją największą zaletę, czyli tą większą elastyczność, większą plastyczność. Mają też jedną stosunkowo ważną wadę względem klasycznych resorów, czyli ten brak tarcia. To jest i zaleta, i wada. Wada dlatego, że w przypadku, kiedy samochód najedzie na jakiś duży wybój, mówię o samochodzie teraz fabrycznym, najedzie na jakiś duży wybój, to ten resor przez tą dużą siłą, siłę tarcia jest w stanie troszeczkę wspomóc amortyzator w kwestii tego odbicia, tak, czyli samochód nam podskoczy, ale nie nie by, ale, Yy, nie będzie nam podskakiwał jak piłeczka, chociaż niektóre niestety pick-upy tak mają, ponieważ właśnie tam występuje ta duża siła tarcia pomiędzy piórami resora. W przypadku resoru parabolicznego tego nie mamy. Resora parabolicznego tego nie mamy. Mamy tą pustą przestrzeń i ten resor mógłby w takiej sytuacji zachowywać się trochę tak właśnie jak taki, taki samochód bez amortyzatorów. Dlatego tutaj bardzo ważne jest, żeby wymienić amortyzatory również na Olman Emu. Tutaj amortyzatory fabryczne niestety nie dałyby rady utrzymać tego resora, powiedzmy, w ryzach, tak? Czyli on by, ten samochód stałby się za miękki i przede wszystkim zbyt taki odbijające się, tak jakbyśmy mieli wadliwe czy zużyte amortyzatory. Dlatego bardzo ważne jest zamontowanie przynajmniej tej serii Nitrocharger, a można też oczywiście wyższą. ARB zaleca nawet montaż amortyzatorów z regulowaną siłą odbicia, ale to już oczywiście dla osób, które gdzieś tam bardziej agresywnie chcą pojeździć w terenie. Natomiast w przypadku auta, które ma służyć do jazdy na co dzień, do turystycznej jazdy offroadowej i do e, pracy takie amortyzatory są jak najbardziej w porządku i też zgodne z zaleceniami producenta.